Słuchajcie, przygotowując się do tej audycji, przeanalizowałem setki różnych danych, możliwości, wariantów i stwierdziłem, że zacznę od końca. Tak będzie najlepiej i to najbardziej przypadnie Wam do gustu. DJI próbuje stworzyć hybrydę serii Mavica 3 z zmieniaczem 3 Pro czy zmieniaczem 3 i powstanie nam nowy R3, ale największą różnicę widać, jeżeli chodzi o rozmiary sensorów. Jeżeli chodzi o Mini 3 Pro, mamy tutaj sensor 1/1/3 cala o powierzchni 69 mm2. W przypadku R2S ta powierzchnia jest prawie dwa razy większa, bo mamy 116 mm2. Natomiast patrząc już na Mavica 3, widać za co płacimy, bo to jest sensor 4/3 o powierzchni 225 mm2, więc ta powierzchnia jest ponad 3 razy większa od Mini 3 Pro. I teraz wracając do naszego tematu głównego, jeżeli chcemy porównać te dwa drony, jeżeli chcemy porównać też Miniaka 3 Pro z Maviciem 3 i porównać Era 3 z Maviciem 3 z serią, musimy wziąć pod uwagę, że ten rozmiar sensora to jest to głównie za co płacimy. Czy można połączyć Mini 3 Pro z Maviciem 3 Pro? Ja bym powiedział, że to jest próba, którą DJI podejmuje w tym momencie i głównie chodzi o to, że będziemy mieli drona, który uśrednia nam pewne rzeczy, aczkolwiek sensor pozostaje mały. Jeżeli chodzi o nowe cechy, które wniesie R3, to na pewno dwa obiektywy, ekwiwalent 24 mm i 70 mm. Będziemy mieli kompresję fantastyczną i jest to trzykrotny zoom. Matryca, jeżeli chodzi o te dwa obiektywy, jest ta sama, czyli 1/1/3 cala, przy czym główny obiektyw będzie jasny, f1.7, tak jak w miniaczu trójce. Natomiast jeżeli chodzi o zoom, będziemy mieli przysłonę 2.8. Nagrywanie w 4K w 60 klatkach, 10-bitowy D-Log M będzie plus HLG. Długi czas lotu, akumulator 4200 mAh, mniej więcej pi razy drzwi. Czas lotu, który jest szacowany i specyfikowany, to 46 minut. Podejrzewam, że w realnym świecie będzie to około 35 minut, co jest i tak świetną sprawą. Zdjęcia w 48 megapikselach, transmisja nowa O4, mówi się o 20 km. Ja oczywiście przymykam na to oko i się uśmiecham, bo wiadomo jak to wygląda. No i sensory Omni 360 stopni. Fajna sprawa. To, co jest bardzo ważne dla nas, mieszkańców Unii Europejskiej, to jest fakt, że nowy dron powinien mieć już certyfikat C1, tak jak w przypadku Mavica 3 Classic. I to jest bardzo istotne, dlatego że nie trzeba robić licencji dla niego, ale też na przykład nie trzeba zgłaszać lotów w CTR-ze, tak jak jest w przypadku tego modelu, to jest Mavic 3 Pro. Wraz z nowym modelem drona wejdą też dwie aparatury, a mianowicie DJI RC N2 i DJI RC 2. Ta nowa aparatura będzie z ekranem wbudowanym, z antenkami zewnętrznymi, ale to, co jest też ciekawe, to będziemy mieli nowy hub do ładowania i jego funkcjonalność będzie polegała na tym, że trzy akumulatory, jeżeli mamy włożone do huba, to z tych dwóch, które są słabiej naładowane, możemy transferować energię i prąd do tego akumulatora, który jest najlepiej naładowany. Fantastyczna sprawa, jeżeli jesteśmy w terenie, faktycznie możemy uzyskać jeden akumulator, który praktycznie jest naładowany w całości, oczywiście w zależności od poziomu. I teraz, jeżeli chodzi o cechy użyteczne i to, co nam daje, to jest na pewno znany dotąd Focus Track, gdzie mamy trzy tryby inteligentne. Active Track, śledzenie, Spotlight, utrzymywanie obiektu w centrum kadru, a także POI, czyli krążenie wokół obiektu. Będziemy mieli vertical shooting, czyli strzelanie w pionie, aczkolwiek jest to zrobione na zasadzie kompromisu, bo tylko w rozdzielczości 2.7K, ale jak najbardziej wystarczy to na Instagram czy na YouTube Shots. Quick shoty, które mieliśmy już dotychczas, nic nowego, night mode, master shots, slow motion, smart photo mieliśmy w niektórych modelach, tutaj również będzie tilt shift, nowość absolutna, nie było tego do tej pory i z nowości absolutnych na pewno aplikacja Light Cap, gdzie będziemy mieli one tap edit. Widać, że sztuczna inteligencja jest wykorzystywana coraz szerzej i właśnie tutaj mamy też odzwierciedlenie tego trendu. I po raz pierwszy waypointy wejdą, jeżeli chodzi o serię DJI Air.
No i teraz słuchajcie, podsumowując, jeżeli chodzi o wady tego drona, wracamy do slajdu numer 1, to na pewno powierzchnia sensora. W miniaczu ten sensor daje rady i on się sprawdza. Oczywiście dla bardziej ambitnych twórców może się okazać, że potrzebny będzie Mavic 3 i jego seria. Natomiast wiadomo, że w porównaniu do Mavica 3, czy nawet R2S, który powoli wychodzi i jego ceny spadają, ten sensor jest znacznie mniejszy, czy te dwa sensory są znacznie mniejsze. I teraz jeżeli chodzi o ceny w stosunku do R2S Mini 3 Pro, czym serii Mavica 3, w zestawie z nowym kontrolerem DJI RC2, czyli tym szarym, będzie kosztować $1,394, jeżeli chodzi o ten lepszy kontroler $1,594, czyli $200 różnicy. W Polsce będzie ta różnica znacznie większa i te ceny też będą mega wysokie w porównaniu do cen w Stanach. R2S obecnie kosztuje w promocjach w wersji combo z szarym kontrolerem 1039. To jest bardzo dobra propozycja i gdybym mieszkał w Stanach Zjednoczonych lub poza Unią Europejską, to R2S byłby najlepszym wyborem zdecydowanie. Jeżeli chodzi o Mini 3 Pro, w zależności od wersji, ale najtańsza 759 w wersji z kontrolerem szarym plus zestaw combo 249, uważam, że Mini 3 Pro jak na nasze warunki, patrząc na jego funkcjonalność, możliwości, ale też głośność, przepis, całokształt, jest najfajniejszą propozycją. Kosztuje w okolicach $1,000 w wersji combo, czyli to jest niezła wartość. Jeżeli chodzi o Mavica 3 Classic, on występuje z kontrolerem szarakiem 1599, to jest najtańsza jego wersja, ale tutaj już za zestaw combo musimy dopłacić $649, czyli sporo. No i największy na pewno faworyt na dzisiaj to jest Mavic 3 Pro. Dla osób, które są już ambitne, zarabiają i chcą czegoś więcej, kosztuje $2,200 plus zestaw combo 649. No i teraz jaki jest wniosek, słuchajcie. Jeżeli chodzi o wybór modelu drona DJI, widać, że mamy bardzo szeroką skalę obecnie, bo możemy wybrać coś starszego, na przykład R2S i on nadal będzie ok. Wiadomo, że wypadałoby mieć dla niego uprawnienia, bo on nie ma certyfikatu C1. To jest jego podstawowa wada, oprócz może krótkiego czasu lotu i tego, że ma jeden obiektyw, ale za to jest to naprawdę świetna kamera. Więc wnioski są takie, słuchajcie, że tak naprawdę to my, nasze kwalifikacje, doświadczenie, nasze rozeznanie w temacie i wyczucie jest najważniejsze. Modele dronów DJI w tej chwili bardzo mocno ewoluują i się rozwijają. Trudno mieć wszystko, prawda? Patrząc na pewno na Elixa, widać, które są sprzedawane powszechnie, bo R2S jest sprzedawany mocno przez ludzi, a także Classic, Mavic 3 Classic jest sprzedawany. Widać, że Mini 3 Pro trzyma swoją cenę i to jest najlepsza wartość w cenie, mogę tak określić. Natomiast dla osób bardziej ambitnych Mavic 3, ta seria zdecydowanie, czy Pro, model Pro jest najlepsza. Dla kogo będzie ten nowy model? Ja bym powiedział dla osób, które są bardziej ambitne, lubią eksperymentować, mają trochę więcej kasy niż minimum, ale też dla osób, które chcą robić ciekawsze rzeczy i chcą wykorzystać też sztuczną inteligencję, być w trendzie. Dlatego tak jak zawsze mówię, najważniejszy jest człowiek. Ty jesteś najważniejszy, nie sprzęt. Dron powinien być jak taczka, czy jak betoniarka na budowie, a nie powinniśmy dopuszczać do takiej sytuacji, że kupujemy drona i co by teraz z nim zrobić, bo ta świadomość nasza jest najważniejsza, wyczucie, rozeznanie, doświadczenie. Dlatego od lat prowadzę swoją Akademię Online, gdzie przygotowałem szereg świetnych warsztatów online. Część jest darmowych, część jest premium. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Prowadzę też grupę rozwojową Team 250 gramów szczęścia i mamy w tym momencie grupę, gdzie rozwijamy swoje umiejętności fotograficzne, a także filmowe. Zapraszam Cię do sprawdzenia bardzo serdecznie. Daj znać w komentarzu, który model drona jest w tym momencie dla Ciebie najciekawszy, jeżeli chodzi o ten rynek i jak wygląda w Twoich oczach premiera DJI R3. Pozdrawiam i widzimy się w kolejnym epizodzie wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.